Hejka, dzisiaj czeka na was bardzo fajny odcinek, w którym poznacie wszystkich członków teamu. Spartiatics! Yeah, boy! Dlatego, że dla każdego przygotuję pytanka, szybkie tego robić, ale dobra. Strzały, jakieś wyznania. Pamiętajcie też, że cały czas trwa konkurs 7. I wbijajcie na kanał Teamu X, gdzie codziennie są filmy o 16. Link do naszego kanału nowego jest w opisie. Zapraszamy! Klikać, klikać, klikać! I klikajcie w dzwoneczek, żeby żaden film was nie ominął. No a my zaczynamy! Więc moim pierwszym gościem jest Patrycja Patty Mołczanow. Tutaj jest... Tu jest jej Instagram, podajcie do niej! Tak, zapraszam, cześć, to ja! Ej, w ogóle ja się czuję dzisiaj tak profesjonalnie z tą teczką, jak prawdziwa prezenterka. Tak wyglądasz. Dobra, tak pokrótce dla każdego tutaj mojego gościa. Dziwno ma głowę, już to chyba pokazywałem, ale ma głowę jak te lalki z Rosji, nie? Lalka z Rosji. Jak się te lalki nazywały? A, jest. Tylko trzeba znaleźć taką. No, podobna. Moim pierwszym gościem... Podobna całkiem. No. Matrioszka. Serio podobna. Gościem jest Patrycja Patty Mołczanow. Tutaj jest... Zapraszam, na razie nie Fedek, ale to oglądamy. Tak profesjonalnie z tą teczką, jak prawdziwa prezenterka. Tak wyglądasz. Dobra, tak pokrótce dla każdego tutaj mojego gościa. Przygotowałam dwa pytania, tak zwane szybkie strzały. To lekcji? No właśnie nie. Osobiste. Nowa lekcja. No, szkoda, że Polski. Tego powiedzieć. Albo z Ukrainy. Szkoda, że nie mam takiej rzeczy, no ale dobra, coś się wymyśli. Zaczynamy? Jesteś gotowa? No, dobra. Zaczynamy, fajnie. Więc mam pierwsze pytanie. Jako, że studiujesz prawo. O Jezu. Let's go, no dobra. Czy gdyby jakiś twórca, youtuber, tiktoker, bez różnicy, był w trakcie dramy i poprosił cię o to, żebyś udzieliła mu porady prawnej albo żebyś go broniła w jakiejś sprawie, sytuacji, czy byś się zgodziła? No, w sensie jakbym miała kwalifikacje do tego testu, to tak, ale no... Pewnie, jakbym pracowała w zawodzie, czemu nie? Zapraszam! A jaka drama się kończyła w sądzie? Na Instagramie. Tak, w sumie dobra. Czemu nie? No więc teraz szybkie strzały. Generalnie zasada jest prosta. Ja ci będę dyktować dwójkami, po prostu na przykład, nie wiem, czekolada czy jabłko. A ty musisz szybko, szybko, jak najszybciej pierwsza myśl odpowiedzieć. Dużo mi to powie o człowieku, pokrzą. Więc zaczynamy. Karol czy Szarek? Co to za ludzie, ja mam... A o kogo chodzi? Na szybko! No nie mogę, nie musisz! Co to jest Karol i Czarek? Dziękuję, Adix. Przeniosę się na górę, bo chyba będę zasłaniał te pytania. Czarek! Kawa czy herbata? Kawa. BMW czy Audi? BMW. Węże czy pająki? Węże. Wegetarianizm czy weganizm? Wegetarianizm. Boże, wegetarianizm na dłuższą metę, no. Dla mnie przynajmniej, bo tak. Brawo, udało się. Dzięki, fajnie. Pytanko, jak dostałaś propozycję dołączenia do teamu, to jaka była twoja pierwsza myśl? Pierwsza myśl, że będzie na pewno super. Byłam mega podekscytowana, jak zobaczyłam właśnie wiadomość. Mega, mega, serio, mega się cieszyłam. Pierwsza myśl, że przygoda, zaczynamy i jest super. Hej, przygoda! Hej, przygoda, lecimy! I na sam koniec wyznanie do widzów, musisz coś powiedzieć. To będzie problem, dlatego że moje życie nie jest zbytnio ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc wyznanie, uwielbiam kawę mrożoną, tak, mogłabym... Brawa dla Patty! Jezu! Taki, wiecie, ukrzyżować ją za karę! Co? Dziękuję. Żartuję. Było miło. Było miło. Pa! Monika! Moniczka! Kociołek! Tak jak poprzednia osoba, dla ciebie dwa pytania. To jest ta dziwna. I wyznanie. Zaczynam. Ona mi przypomina kogoś. Jakąś youtuberkę albo z innej platformy.
Nie no, żartuję, przecież oglądałam. Mam pytania. Dobra, jestem gotowa, możemy zaczynać. Pierwsze pytanie jest takie bardziej osobiste, troszeczkę lajtowe, przyjemne. Który z twoich tatuaży był pierwszy i jakie są związane z nim wspomnienia? Linkier? Pierwszy był ten o na ręce i jest tutaj napis dosyć niefajny, bo byłam głupia trochę. Jaki? Nie, że go żałuję, bo nie chcę go usuwać. Będzie mówiła, czy cofnąć? Przypomina mi właśnie o pierwszym tatuażu, ale no jakbym była teraz na tym miejscu, to bym go nie zrobiła. A ile miałaś lat? 15. Stary pijany ma na ręku? Serio? Pogrzał, znaczy nie chciałbym takiego, ale jak ona by miała taki, to byłaby moim ulubionym tym domownikiem mix. Który z tatuażu był pierwszy i jakie są związane z nim wspomnienia? Pierwszy był ten... Fuck coś tam. Fuck mi chyba. No. Który ojciec z tej tatuaży znaczy, był pierwszy i jakie są związane z nim wspomnienia? Pierwszy był ten... Fuck it. A, fuck it po prostu. A. O na ręce i jest tutaj napis dosyć niefajny, bo byłam głupia trochę. Nie, że go żałuję, bo nie chcę go usuwać, bo przypomina mi właśnie o pierwszym tatuażu, ale no jakbym była teraz na tym miejscu, to bym go nie zrobiła. A ile miałaś lat? 15 chyba. Albo 16, albo 16, 16 miałam, no. I później robiłam tatuaże co tydzień. Serio. Czy mnie to serio ciekawi? No, czy muszę ciągle na to odpowiadać? Ja mam w dupie te filmiki przecież, ale z widzami się to fajnie ogląda, rozumiesz? Dlatego oglądamy wspólnie. Słuchaj, ja bym tego sam nie obejrzał, ty byś tego sam nie obejrzał, wspólnie możemy. Tak? Ok? Tak. A ile masz teraz tatuaży? 8 chyba, no. To dużo. To dużo. No dobra, przechodzimy teraz do szybkich strzałów. Dobra. Czyli klasycznie. Para, ty odpowiadasz szybko. O nie. Mhm. Ekspresowo. Mhm. Pierwsza myśl. Mhm. Familiada czy milionerzy? Familiada. Rano czy wieczorem? Wieczorem. Nieogolone nogi czy rozmazany makijaż? Nieogolone. Rozmazany makijaż. Co? Z takim to przecież by wygląda jak clown z McDonalda. Bez przesady. A nóg nie widać przecież. To czemu nie wzięła tych nóg? Plis czy stiu? Stiu. Lato czy zima? Lato. Koniec. Przytrzymałam ten mikroport, nie wiem czy ten, ale no, no koniec. Chyba było słychać. Dobra, więc przechodzimy do kolejnego pytania, to jest trochę cięższe. A to nie wiedziałem. Mhm. Mam nadzieję, że dobrze odpowiesz. Nie znam się. O nie. Dobra. Czy gdybyś dostała teraz propozycję do dołączenia do ekipy, czy by się przyjęła? Do której? Do tej Friza? To jest najśmieszniejsze, że jak tutaj dołączyłam, to mówiłam o tym chyba. Gdybym dostała na ten moment propozycję, to nie poszłabym. Gdybym dostała propozycję poszłaby z bomby. Do Teamu X, poszłabym. Dobrze, ale to znaczy, że w takim razie w teamie są fantastyczni ludzie, którzy by cię zatrzymali. Tylko i wyłącznie na ten moment zostałabym w Teamie X, bo naprawdę jest super atmosfera tutaj i nie spodziewałam się, że będzie aż tak. Tylko dlatego, że w umowie ma napisane, że nie może odejść. Dobra, naprawdę. Więc teraz bym stała definitywnie. I teraz moje ulubione... Ja też czuję, że to będzie mowa, ale ja czuję, że to będzie mowa. Nie no, kochani, nigdy nie byłam z Karolem. Serio. Z kim? No, powiedzieliśmy w koło plotka, że byliśmy... Ona jest jakimś fejmem? Bo była w tym koło plotka, tam był reżyser życia, on jest znany. Nie wiem, kim ona jest za bardzo, trzeba obejrzeć. Ale to nieprawda. Przepraszam. Ale mocne. Wszystko się wydało. I co teraz? I nie podjęłam tej decyzji, żeby o tym powiedzieć sama, tylko z Karolem przed nagraniem. No. Dobra, mega ci dziękuję. Teraz zapraszamy kolejną osobę. Nawet nie wiem, co to oznaczało, że jej było z jakimś Karolem. Nie wiem, kto to w dupę jest. I kolejny gość. Czarek. Czaro. Witam, miło mi tutaj. Co ona powiedziała ze słowo? Nie no, nie powiedziała tego. Prawda? Zgadza się. Cześć. Musiałam sobie przeanalizować. Jest generalnie 12 w nocy i musiałam przeanalizować, czy w ogóle to miał sens. Ale tak, to miał sens. To po prostu moje myśli nie miały sensu. Dobra, dwa pytania. Czy strzały wyznaje? Jesteś w ogóle przygotowany? Jasne, może nie przygotowany, ale damy radę. No dobra. Zacznijmy może od takiego bardziej lajkowego pytania. Przyjrzałam się generalnie, jak spędzą swoje wolne chwile i tak dalej. Ile bierzesz na klatę?
Ile biorę na klatę? Biorę na dola. Ale mój rekord? Czy tak. Teraz ile biorę? Mój rekord? Możesz powiedzieć i rekord, i ile biorę. Ciekawe. No, tak, z tatą półtora roku temu, jak tata stał nade mną i pomagał, wspierał mnie duchowo, to wtedy wziąłem 90 na klatę. Ja pierdzielę 90! Co za złom! Ja biorę więcej! Boże! Bierzcie mnie do teamu XD! Musiał okno otworzyć, już tak zgrzałem przy komentowaniu tego gówna. Stary widziałem. Starałem dom wszyscy słyszeć, co ja mówię. Nie będę oszukiwał, nie wziąłem setki jeszcze. Wziąłem 90, a... Ile on ma lat? Trenuję, to robię po 50-60, ale to robię już serial. Nice. Robi serię 50-60 kilo, jak on chce stopę odnieść? Jakie strzały? Jasne. Gotowy? Jasne. A jak ma 15 lat, to okej. Okay. Instagram. Pupka czy piersi? Ale żeby... Czy się to brzmi tak cringe? Po co tak ugrzyczyli to? A tutaj będzie... Oczy. Wyciadł duży. Pamiętajcie. Serduszko. O Boże! O Jezu! O mój Boże! Dupę! Pieprzony Don Kiszot, ty! Się na rycerz przyjechał na koniu, no nie mogę! Powiedziałbym na niego coś, ale to słowo będzie zakazane podobno od stycznia. To najważniejsze. Dobrze! Ronaldo czy Messi? Messi. Siłka czy piłka nożna? Piłka nożna. A, bo on nie ćwiczy chyba za bardzo. To oddech. Dobra. I teraz kolejne pytanie. Skąd się wziął twój pomysł na założenie TikToka? I czy masz jakiegoś TikToka, którego jak oglądasz, to masz ochotę go usunąć? To po prostu nie kucunie. Skąd się wziął pomysł? Nie było pomysłu, to wziął się wszystko tak na spontanie. Ale pamiętasz ten... Ale który filmik, bo nie dałeś linku? Dziękuję. Quinto, za rok. Dziękuję ci bardzo za roczek. Miło mi. Ten dzień, ten moment, kiedy zakładałeś tego TikToka i wiesz o co chodzi. Ten filmik mam cały, ale to można w ogóle puścić? Bo przeraża to, co tam jest. No dobra, obejrzymy zara. Na razie te Team X, przypomnij mi. Masz takie wspomnienie? Tak, zimno mi teraz, jak otworzyłem okno. Dostałem nowy telefon od mamy i tak oglądałem tego TikToka, i mówię, kurde, trzeba było coś nagrać, nie? No i tak w końcu nagrałem na duet, to wtedy reakcję do jakiegoś filmiku i on się wybił, ja byłem w szoku totalnie i tak stopniowo zacząłem zdobywać coraz więcej tych widzów i to się wszystko tak jakby zaczęło, nie? Dlatego wbijajcie do Czarka na TikToka, której wam się pewnie wyświetli nazwa i na jego Instagrama, tutaj, whatever. Zapraszam. A, no parę jest takich, które jakby mam takie lekkie zaczynowanie i takie jakby... Ale to jest TikTok, no, to nieważne, prawda? No. Dobra, wyznanie. Teraz musisz widzom zdradzić coś, czego nikt jeszcze nie wie, co ukrywało się nic, nie wiem, nie no. Będzie trudno. Głowy i teraz musisz to powiedzieć. Chcę, żebyście to uszanowali, bo tego serio nikt nie wie. A więc jak byłem mały, to miałem wielkie, ale to wielkie szczęście, serio. Co chwilę mama na mnie tak narzekała, bo co chwilę musiała prać buty, bo wchodziłem, zawsze chodziłem gówno jakieś na mieście, albo ptak na mnie na zawsze prosił mnie, ale mama zawsze mnie pocieszała tak, że będę bogaty, więc może to się spełni. Dziękuję! Ale to jest też zaproszenie, fajnie. Dziękuję. Się z panią rozmawiał. Mi z tobą również. Całe życie wpieprzał się w gówno i skończył na TikToku. I w domu X. Aż mi puszki pospieprzały. O Jezusie, nie. Za ostro. Cezary Czarny Giel. Dziękuję, jeszcze raz. I pora na kolejną osobę. Karol Pieszko pierwszy. To jest chyba ten najdziwniejszy, tak mi się wydaje. Bo tamten poprzedni jest taki normalny chyba chłopak. Ale ten to dziwny się wydaje bardzo. Podajcie na jego Insta. Dwa pytania, szybkie strzały i wyznanie. Dobra, dawaj. Esa. To co jest pierwsze? Dwa pytania? Nie powiem ci. Ta bluza?
If you block me, block my friends too. Cause they coming with the screenshots. Znaczy coming, nie, znaczy... Dobra. Pomogę, bo to mój program. Dobra. Więcej to nie przyda. On wygląda jak raper z 95 albo 2000 roku. No nie wiem, wydaje mi się, że raperzy teraz tak wyglądają. Ma włosy na przykład, zauważ. A kto cię będzie niby zaprosić drugi raz? No przejdę na pierwszy. Dobra, cicho bądź. Nie wiem, kuszyku. Jak się czułeś, kiedy udawałeś związek z Moniczką? Nigdy nie udawałem związku z Moniką. To ludzie podłapali to, że jesteśmy razem. Szybkie strzały. No. Co o co chodzi? On wygląda jak upośledzony blołek. Ale poczekaj, blołek nie jest. A dobra. Jeleniewska czy kompleksiara? A Jeleniewska. Góra czy dół? Góra? W sensie, że co? Seks. Schabowy czy... Powiedziałam to schabowy tak obleśnie, tak schabowy. Schabowy czy mielony? Schabowy. Latanie czy bycie niewidzialnym? Bycie niewidzialnym. Klub czy domówka? Domówka. Nice. Pytanko kolejne. Boże, nie no. Czy zaliczyłeś kiedykolwiek jakiś publiczny przypał, jeśli tak? Dmx. Już mogę mówić? Tak. Jak miałem kiedyś event w Warszawie, to wychodząc na scenę, potknąłem się... Jaki event? On też jest jakimś fejmem? Nie, powiedz mi, to też jest jakiś fejm? Czy wszyscy są jakimiś gigafejmami? A ja nie wiem. Napiszcie tak. Jeden, jak słyszeliście o tych ludziach, a dwa, jak w dupę nie wiecie, kto to w dupę jest. Bo ja na przykład bym 2 giga napisał duże. Nie wiem, to jest jakaś bańka, widzowie, naprawdę. Jakaś bańka informacyjna, mówię wam. Jakby już my mamy, my żyjemy w równoległym świecie, w którym tych ludzi nie ma. I w sumie może i dobrze. Ale trochę przerażające jednocześnie. Duża, czy tak upadłem. Nie wiem, czy może ktoś ma nagranie, może jak ktoś ma, to niech podaje się na Instagramie. Co się stało, bo nie słyszałem. Już mogę mówić? Tak. Jak miałem kiedyś event w Warszawie, to wychodząc na scenę, potknąłem się o jakieś przedłuża, czy tak upadłem. Nie wiem, czy może ktoś ma nagranie, może jak ktoś ma... A, że się przewrócił. Ja niby nie znam, ale znam tylko tego Szeo, co będzie dopiero. Nie wiem kto. To jest... poczekaj, bo on miał powiedzieć coś, czego nikt nie wie, tak? A nie, to nie, a to pytanie. Na Instagramie. To jest wyznanie. Teraz jest wyznanie. Coś, czego nikomu nigdy nie mówiłeś. Powiedz. Dziękuję za stowiców. The fuck, w sensie... No, życie. Vlogi z Moniczką nigdy nie były ustawione? Tak, nikt tego nie wie. Nice! Taki talent, nie, ale mogę dorzucić, operator. Mogę dorzucić takie jedno, które każdy wie. Takie jak... spicy jeszcze jakieś. Spicy? My lubimy rzeczy spicy. Sorry, że leży tak wypieprzony. Co? No. Tak? Mm-hmm. Ale ja nie usłyszałam. Cięcie? Dziękuję. Nie! Dobra, poprosiłam operatora, żeby mi pokazał, bo Karol mi nie chciał powiedzieć, więc całowałeś się z Moniką. Czy żałuję? Z kim? Nie. Tak. Dobra, więc ciekawe, czy będzie jakiś ship, kto wie. Ja w ogóle jestem ciekawa, jakie będą szybkie w tym teamie, serio, więc jeżeli... Spicy, to jest ona. Ty, ale mi się tak... Ten Team Mix to jakby taka milionerka jest. Znaczy, może nie milion, może żona milionera, której się nudzi i se zrobiła team. Jakby wzięła bezdomnych. Słuchaj, moją teorię. Żona milionera nudziła się jej na chacie, wzięła se bezdomnych i jakby robi eksperyment. Kto wygra, to nie wiem. Dostaje 1 000 000 zł na przykład, coś takiego. Tak to wygląda, z tymi wywiadami i tak dalej. I jak oni wyglądają. Nie no, ten poprzedni akurat nie wygląda jak bezdomny, ale wiesz, to są pozory, jakby on chce wygrać 1 000 000. Więc się postarał. Nie, dziękuję bardzo. Uścisk dłoni. Dziękuję również. Pa, pa. Tak może no być, widzowie. Kolejną osobę tym razem. Maciej Szeo. Szeo. Szeo? To z czatu. Więc tak. To jesteś ty? Ci VIP-a zaraz zabiorę. O nie! Nie wolno! Ale nie widziałem, nic nie zobaczyłem, przysięgam. Na paluszka mogę przyjąć. A żartowałem? Nie no, na pewno mogę. Kurde, no leżę wybitną. Podajcie też na jego Instagrama. Usiądę może bardziej, bo leżę tak. Albo dwa pytania, szybkie strzały, wyznanie na koniec. Lecimy. Zaczynamy od pytania. Z tego co wiem,
Nie wiem, kto to ta bardzo. Ty jesteś już takim dinozaurem internetu. Ile generalnie już zajmujesz się YouTube'em? Możesz też przy okazji nam przypomnieć? 9 lat. Więc mam takie pytanie. 9 lat. Dziękuję, Fizowaty, za 25 miesięcy. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa... Maxerek, oficjalny syn Jimmy Only Klet Top Ban, jak zdał na Goliborde 5 zł. Odpal Warngę i kurwa debilu, pytasz się 3 razy, czy ten chłop jest słowny i 2 razy to jest jakiś TikToker. No kurwa, no jeszcze dawaj 3 razy z ksrzy. No ale ja pytam o każdego innego, w sensie, bo każdy z nich jest sławny. I ja z każdego z osobna pytam, bo ja myślałem, że oni się przyszli wybić. Ej, Goliborde! Poczekaj, bo to jest tak od zawsze? Czy ta literówka jest od zawsze? Bo ja teraz ją dopiero słyszę. Wyświetlę streama, donata z przedłużanego streama. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Ty tak! Jestem Żydem, więc się chcę kurwa... Felesu Erdał 30 tysięcy złotych, wpłacił 8 zł. Dzięki za 30k. Ty naprawdę to jest takie... Jak? Nikt nie zwrócił uwagi? Nie wiem, czy tak było, czy nie. Wrzucaj filmik na Etyna, główny kanał, o tym, że stream odpalasz. Wiesz co, wpieprzyłem ten a la post na tym, na YouTubie, bo tam raczej nie będę wpieprzał tych filmów, bo to i tak chyba bez sensu. A co do tego, jak chcesz mieć na pewno powiadomienie, to najlepiej na Discorda dołącz, bo wtedy będziesz miał. Nie musisz tam nic pisać, jak nie masz ochoty, ale będziesz miał chociaż powiadomienia. No. Z tym związane. Ile razy zastanawiałeś się już, że chcesz skończyć z... No i to jest świetne pytanie w sumie. No. A to trafiłaś, kurde, no. Mam research wyrobiony. Nie no, jeżeli chodzi o to, ile razy chciałem skończyć z YouTube'em, to było spokojnie, myślę, że z 5 takich momentów już, serio. Ale zawsze jest tak, że jak ja robię jakiś content, to są tak 2-3 lata jakiegoś contentu, on mnie już strasznie męczy i chcę go mocno zmienić i go zmieniam o 180 stopni i ten przełom właśnie, decyzja, czy zmieniam, czy nie, to jest ten moment, kiedy ja mówię: dobra, Discord jest over dla każdego. My friends, zakładamy biznes, sprzedajmy paróweczki, ale nigdy te paróweczki nie dochodzą do... nie dochodzą. I rozumiem, że Team X właśnie to jest taki etap, taki nowy. Wiesz, że to... Tak, ale Team X to jest trochę inny etap, bo ja właśnie miałem od pewnego czasu już potrzebę. A to jest inne pytanie. No dobra, no jest, no przepraszam. Naciągam mnie na dodatkowe pytania. W każdym razie, Team X to jest trochę inna sprawa, bo ja od dłuższego czasu potrzebowałem czegoś takiego, co pozwoli mi odciążyć mnie z montowania filmu, bo tak wasz dziadzio, stary wuj, dalej to robi. Absolutnie wszystko. Więc właśnie to jest to, nie? Że potrzebowałem czegoś, co odciągnie mnie od montowania filmów, od przygotowywania filmu i tak dalej, żeby mógł robić mega fajne, ciekawe, technologiczne projekty. I, ale jeszcze wam nie zdradzam, co to będzie, ja ale tak się to znam, ale no też nie zdradzam. Szybkie strzały. O nie, szybkie strzały, no. Patty czy Monia? O kurde! Szybko! Jezus, Monia! Stary czy nowy YouTube? Stary chyba. Minecraft czy GTA? No nie wiem. Minecraft. Team X czy Team Kaluch? O kurde. Co to jest Team Kaluch? No Team X to rodzina, dobra, no. Już niech będzie. Dawać czy brać? Powie dawać, bo to jest filmik na YouTubie i musi powiedzieć dawać, każdy to wie. O kurde! To miały być szybkie strzały, przypominam. Zależy co, nie no dawać, powiedzmy dawać. I kolejne pytanko, teraz już troszeczkę romantyczne. No. Jak poznałeś się z Julką? Zaproponowałem jej, żeby się biła, ona miała Q&A na Instagramie i ja zaproponowałem jej, żeby się biła z kompleksiarą na Fame MMA. Serio? Tak, podrywałem ją na to. Ona powiedziała: Boże, on jest wspaniały, ja bardzo go chcę! I napisała mi: czy zostaniesz moim mężem? A ja mówię: mogę się zastanowić, ale ogólnie słabo to widzę. A ona mówiła: błagam, proszę, kocham cię, człowieku, dałeś mi tak... Team Kaluch to jego ziomek, z którym grał cały czas wcześniej sacz dla niego. A co mu się stało? Nie żyje? Ten cały Team Kaluch? Nie wiem, kto to jest. Sadga dla niego. Taki podryw, że nikt mi nigdy takich rzeczy nie powiedział. Naprawdę nie żyje? Jezus. Tak nie było. Było tak. Czemu było tak. Z kompleksiarą było. Dramatalne. I co, i nie,
stworzyć. Ja wnioskuję o zaznaczenie tego screena. Przesyłam tego screena, macie go teraz tutaj wyświetlonego, proszę bardzo. Nie, nie było jedno pytanie. To nie było jedno nie, pytanie. Jemu bardzo zależy. Maciek próbował mnie poderwać. A u mnie jest kontrscreen, bo prawda jest taka, że ty pytania... Jakbym Fame MMA konferencję oglądał. Udziałem cię kontrstreama, że mu gały nie opieprzyłem w tej szatni przysięgam! Nie mogę, no proszę, co oni pieprzają za gówno? Pozostałe były jeszcze gorsze, najjeszcze gówniajsze. Ciężko jest z babą, ale jakoś daje radę. Ciężko. No ale dobra, no. Skończyło się tak, że mieszkają razem i mają psa. O! Wyznanie. Tak, jakiego? Kurde, ja nie mam jakiegoś takiego soczystego wyznania. Nie, no musisz się czymś tam podzielić. Nie mam jakiegoś no. soczystego wyznania, ale mam w klimacie romantycznym wyznanie. Może być. Rzucaj. Nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wie. Jest, wydaje mi się, że nawet osoby, o których teraz będę mówił, tego nie, już nie pamiętają. Uwaga. Dobra. W przedszkolu, i wiem, bo na koniec liczyłem, miałem 9 dziewczyn. Spodziewałeś się. To więcej kilkukrotnie niż ja miałam w całym życiu, stary. Właśnie na koniec przedszkola zliczyłem serio? To. I jakby nie każda z tych klasek wiedziała o tym. Aha. Nie wiedziały o tym, że były z nim. Coś mi się wydaje, że do przedszkola chodził w Arabii Saudyjskiej. Nie, żartowałem. Nie no, to jest normalny kraj przecież. O co ci w dupę chodzi? Co, dopieprzasz się? Część to była taka zażyła relacja, więc wiecie, zdobycze, przedszkolne zdobycze. Potem już nie było normalny kraj. Przynajmniej to powiedziałem jego nazwę. I to jest najważniejsze. Najważniejsze. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zaraz będzie twoja dziewczyna, więc jestem ciekawa, co ona na ciebie powie. Jak tu będzie opowiadać o szczerstwo, to obiecuję, że wjadę tu, jak w bęben, tu wjadę i wytłumaczę, wyjaśnię ją, bo nie będzie mnie o szczerstwa na temat naszego podrywania opowiadać. Koniec tego. Koniec oszczerstw. Witam ciebie Państwa, też. No prowadzimy tutaj do kłótni. Tak nie może być! Nie, to jest przyjcieska wymiana zdań. Dobra, okej. Okay. No i siemako. No i siemolo. Jest już ze mną moja jest pies. Kolejna gościnna osoba. Chciałam, nie wiem jak odmienić gość. Jak jest gość, to jest gościnia, gościnka. Gość może być po prostu baba to jest gość. No właśnie, dobra. Julka, żugaj. Żugaj. To też jest TikTokerka? Słodka jak landryna. Tutaj jest Instagram, wpadajcie do niej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy to jest Instagramerka? Nie jesteś, wypchała się. Julka, żugaj też tutaj jest. Julka, przygotowałam dla ciebie dwa pytanka. Ja się stresuję. Sorry. Szybkie strzały i wyznanko, które ty dla nas tutaj teraz, to się jeszcze nie teraz, bo wyznanie będzie ostatnie, nam powiesz. No ale dobra, zacznę od pierwszego pytanka. Wiem, że kiedyś tańczyłaś i to dosyć sporo. I dlaczego przestałaś tańczyć? O kurczę, w sensie było dużo no, wiem, powodów że to jest dlatego, że przestałam tańczyć. Chciałem. Po pierwsze byłam w klasie maturalnej i stwierdziłam, że to już jest chyba czas, żeby... Ile ona ma lat? Dużo czasu spędzałam na sali. To było nawet do 3 razy w tygodniu, więc no musiałam trochę więcej czasu poświęcić na naukę. A po drugie to generalnie ja tańczyłam ze starszymi ode mnie osobami i oni wszyscy właśnie już albo wyjechali na studia, albo po prostu wyprowadzili się, albo zaczęli dorosłym dzieci tańczyć. I jakby tak poszłam bardziej za nimi, że już tam nie czułam się dobrze na tej sali tanecznej. Przestałam. Ale mam nadzieję, że nie żałujesz. Nie, nie, to była świetna przygoda, ale ja nie wiązałam z tym swojej przyszłości, więc no to się musiało po prostu kiedyś skończyć. Ale bardzo dobrze to wspomniałam. Jest TikTok. Jest TikTok. No, a, no. Czyli TikTokerka. Szybkie strzały. No. Mieć celulit czy mieć zmarszczki? Mieć zmarszczki. Twerk czy dancehall? Co to jest dancehall? On miał 9 lasek i każda gwałcił w innym kąciku, co ty pieprzesz? Nie pisz takiego gówna, tępy jesteś! Przepraszam za niego, naprawdę. Jest niespełna rozumu ten człowiek. Co ty w ogóle piszesz? Dancehall. Piwo czy wino? Wino. Ubranie modne czy wygodne? Wygodne. Komedia czy horror? Zależy od humoru. Czyli? Komedia. Czyli dzisiaj komedia akurat. Ja też wolę komedię. I lecimy z kolejnym pytankiem. Tam, muszę je tylko znaleźć w tej moim gąszczu kartek. O, to był hejter, bo no napisał brzydką wiadomość. Nie mogę tego akceptować. No ty też musisz jedno dostać. Przepraszam. Czy Maciek zrobił ci kiedyś mega scenę zazdrości? W sensie
sensie nie przypomina sobie, tak szczerze mówiąc. Maciek ogólnie jest taką osobą, że on nawet jak jest zazdrosny, tego nie pokazuje. Raz w życiu mi powiedział, że był o mnie bardzo, bardzo zazdrosny. No, pewnie w szczęście. Ale nie mam zielonego pojęcia, jaka to była sytuacja i nie powiedział mi nigdy, kiedy to było. Ale to dobry chłop w sumie. No nie okazuje tego. W sensie mnie to wkurza. Ja bym wolała, żeby okazywał, że jest zazdrosny. Bo tak wiecie, wtedy... Ja po prostu mam kontrolę nad swoimi emocjami. Tak, tak, moi drodzy, bo trzeba kontrolować swoje emocje. Ja nie mam. Ona nie ma, w ja nie mam. Nie ma, ale czasami jestem zazdrosny. Tak, jestem, oczywiście. Dziękuję, Wiktor. Za 23 miesiące. Same dinozaury dzisiaj subskrybują. Jak każdy człowiek, aczkolwiek wspaniałomyślnym człowiekiem, staram się to kontrolować, ażeby... Dobra, to mój wywiad! Zbieram atencję! Ale, no powiedziałam już to, ale powiem jeszcze jedno, bo jak Maciej mnie tak skompromitował, to ja też zamierzam dobrze skompromitować. Uwaga! W momencie, kiedy z Maciejem kręciliśmy już ze sobą, ale to jeszcze nie było takie oficjalne kręcenie, tylko tak rozmawialiśmy. Mm-hmm. No i Maciej chciał coś tam dalej. Coś ten teges. I uwaga! Wysoki dick pic. 100%. A nie. I to było serio, u Maćka to jest mega mocne. Maciej nie wyrażał uczuć totalnie. I jak powiedział żab, to było takie... O wow, chwila, o co chodzi. I ja mu to później wypomniałam i mówię, że powiedziałeś do mnie, żabko, czemu już teraz tak do mnie nie mówisz? I Maciej się tak speszył, tak okrutnie się speszył i wiecie, jak później do mnie mówił przez cały czas? Przez, nie wiem, następne pół roku? Żabo. Reklama, przepraszam, widzów bez suba. Jezu. Ktoś mi pod oknem stoi i słucha, co oglądam. To chyba jakiś widz. Już minęła? Żabo do niej mówił. Nazywał mnie żabą. Dobrze. Dlatego, że był tak speszony, że nie mógł nazywać mnie żabką. Dziękuję, Jutka. Dziękuję bardzo. To dziękuję ja. Za dziękuję to bardzo. Dziękuję. No, ona się wydaje okej. Okay. Kolejnego. Tamta typiara. Ile było tych typiar ogólnie? Jedna, tak? No nie. To w porównaniu do tej pierwszej i drugiej, bo widzę, że była ta Lexi i ta dziwna. To ona najlepsza się wydaje z nich, czyli najnormalniejsza z zachowaniem. Może jest najstarsza i dlatego. Snacks! W końcu! Gość Krzysztof, Leksiu, Lekstan. Wbijajcie na jego Instagrama tutaj. Zapraszam. Same fajne rzeczy. Same fajne. Wybornie wręcz. Więc tak, Leksiu, przygotowałam dla ciebie dwa pytanka. Szybkie strzały, a ty dla nas, mam nadzieję, że przygotujesz jakieś wyznanie. Dobrze. Więc zaczynamy. Jasne. Czy boisz się reakcji ziomków, że wyprowadziłeś się do domu X? Bo z tego co wiem, to... rozmawialiśmy i tak dalej i powiedziałeś o tym tylko swoim dwóm najbliższym przyjaciołom, więc pytam, czy myślisz, czy nie wiem, czy... No ogólnie. Opowiedz. Nie mam żadnych obaw. Mi się wydaje, że wszyscy zrozumieją. Jest to tak duża szansa bycie w domu X i branie udziału w tym projekcie, że myślę, że wszyscy będą wiedzieć, że to jest po prostu świetna sprawa, także w ogóle się o tym nie martwię. Także. Wyśmienicie. Wybornie. Wybornie. Fantastycznie, więc teraz... Jak widzę te szybkie strzały, to po prostu sikam. No, go. Szybki strzał. Wieś czy miasto? Miasto. Nutella czy Smalec? O, Smalec z ogóraskiem na chlebku. Panie, no nie ma konkurencji. Przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Mi się zawsze marzyło, żeby być w uniwersum Władcy Pierścieni. A to jest tak jakby trochę w przeszłości. Pamiętam te czasy, jak Polska była mocarstwem. Pamiętacie? Jak Aragorn siedział na tronie? Jezus. Piękne czasy, widzowie. No, szkoda, że już ich nie ma. Dobrze. Casio czy Najman? Szybkie strzały! Szybkie strzały! Najman! Dobrze. Jezu! Chyba nie Esa wierząco. Nie. Był moim ulubionym tym. Domownikiem X do tej pory. Ale już nie wiem, co o nim myśleć. Hip-hop czy disco polo? Hip-hop. No proste, panie. Troluję? A może, no. Też wiem, że mieszkałeś w Szwecji jakiś czas. Tak. Dlatego mam takie fajne pytanko. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z czasu, kiedy mieszkałeś w Szwecji?
Moje najlepsze wspomnienie to jak z, razem z moim ziomkiem Joelem, który był w sumie z Anglii, pozdrawiam cię, założyliśmy studio muzyczne, mieliśmy tam... Nie no. Gruby zawiódł sad. Jest git. Troluję. Było bardzo takie... Dziękuję bardzo. Tak powiem budżetowe, ale z chwilę... Kameralne, tak. Ale chwile, które tam spędziliśmy tworząc muzykę, to jest dla mnie coś, co niczego, nigdy tego nie zapomnę, także to na pewno to. On muzykę robi? W ogóle, że to właśnie Lek się stworzył bite do naszej piosenki, którą musicie posłuchać. On bity robi. I na sam koniec mam dla ciebie wyznanie. W sensie ja nie mam dla ciebie, tylko ty masz teraz dla wszystkich ludzi, którzy cię oglądają, coś, czego jeszcze nigdy nie mówiłeś. Słuchamy. O. O Jezus, ale to jest turbo mocne, to jest wysada. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć w ogóle. Wszystko możesz. Kamera i mikrofony wszystko przyjmują. To wyglądało to tak, że byłem na imprezie urodzinowej u mojego ziomeczka, nie wiem, miałem może 10 lat. 9, dobrze, zapamiętajmy sobie tą liczbę, 10 lat. I złapała mnie dwójka, że tak powiem, przy skoku na trampolinie. Skakałem i spadłem na tą trampolinę. Troszeczkę mniej, że tak powiem, się wymsknęło. Nie! Wtedy szybko poleciałem do toalety, majtki ściągnąłem i próbowałem je spuścić w kiblu. Majtki się zablokowały w kiblu, woda szybko wniosła, zaczęła się wylewać. Nie interesuje mnie serio, jak to płaci, jestem Żydem. Dziękuję bardzo. Nitre Zero Sky dał na Golibordę 10 zł i 10 groszy. Nie wiem czemu, ale oglądając to nawet z tobą, czuję jak tracę moje punkty IQ. Dziwnie trochę się to ogląda. A to w tym chodzi, żeby się odmurzyć. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi, mordo? Cała łazienka była mokra. I w tym momencie po prostu wybiegłem z tego domu. Wziąłem telefon, zadzwoniłem. Zaraz poprawię to. Przyjedź po mnie, please, przyjedź po mnie, jak najszybciej. I potem za rok. I potem z tym kolegą już bardzo rzadko zamieniałem jakiekolwiek słowa. Ale właśnie, kontakt się urwał, on jakby do ciebie zadzwonił i nic nie wiem, powiedział coś typu stary, umyjmy trampolina. Nie wiem, ja miałem 10 lat, myśmy wtedy jeszcze telefonów nie mieli, to stary działał. No, także... sobie to mam, ile on ma lat? Sprzątać te guzy. Dobra, może skończmy ten gówniany temat. To trochę polecieliśmy po bandzie. Mega ci dziękuję. Sztos, sztynks. Oglądajcie dalej. Mega dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że poznaliście wszystkich bliżej. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to wbijajcie teraz pod tym filmem. Nie wiem, ile łapek w górę mają wbić? 70 tysięcy. Jak 7. Jakby dodać te i te. O jest. Flank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę.